Koszykarskie emocje na placu Narutowicza za nami. Bełchatów w miniony weekend był stolicą streetballu. Trzecia edycja turnieju koszykówki ulicznej przyciągnęła do naszego miasta zawodników z całej Polski. W zawodach wystartowały 24 drużyny. Streetball Bełchatów 2023, trzecia edycja tej imprezy, która się odbywa w Bełchatowie. W obecnej edycji przyjechały do nas 24 drużyny z całej Polski. Mamy drużyny z Torunia, z Włocławka, z Lublina, z Ksawerowa, z Łodzi, z Pabiańsk, oczywiście też z Bełchatowa. Turniej się odbywa z podziałem na kategorie wiekowe dziewcząt i chłopców. Dziewczyny grają w dwóch kategoriach wiekowych, w kategorii U15 i U13, a panowie rywalizują w dwóch kategoriach U17 i U15 mężczyzn. Mamy kilka fajnych nazwisk, dzieciaki, które są na poziomie kadr wojewódzkich i kadr reprezentacji Polski. Kaja Serednicka, Maja Choińska reprezentują klub Basket Forever Ksawerów, który obecnie bardzo dobrze rywalizuje w tym turnieju. Są to reprezentantki kadry Polski do lat 15. Mamy też obecnego tutaj wicemistrza Polski w kategorii U17 Miłosza Króla, który jest mieszkańcem Bełchatowa. Na co dzień reprezentuje barwy WKK Wrocław. Zdobył wicemistrzostwo Polski do lat 15 w tym sezonie. Impreza bardzo dobrze się przyjęła w środowisku koszykarskim w Polsce. Tak jak wcześniej wspomniałem, przyjeżdżają do nas z ekipy z całej Polski. Odnotowaliśmy w tym roku naprawdę wysoki poziom, jeżeli chodzi o samych zawodników, ze względu na to, tak jak wcześniej sobie powiedzieliśmy, są to reprezentanci Polski, kadr wojewódzkich, także z roku na rok ten poziom rośnie. Rywalizacja była bardzo zacięta, a walczono o bardzo atrakcyjne nagrody. Za pierwsze miejsce mamy w każdej kategorii wiekowej przyznane 1000 zł, za drugie miejsce 800 zł, za trzecie miejsce 600 zł. Były konkursy rzutowe, w których można było wygrać piłki firmy Spalding, która ta firma jest naszym partnerem przy organizacji naszej imprezy. W grupie do 13 lat kobiet wygrał Basket Forever. Podobnie w grupie U15 kobiet również wygrał Basket Forever. W grupie U15 mężczyzn pierwsze miejsce zajął MKS 8 Skierniewice, a w grupie 17-latków mężczyzn ŁKS Gang Rodrigueza.